Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich. O, witam panią Aleksandrę. Już udzieliłem głosu. Pani Aleksandro, proszę tylko przyjąć i włączyć mikrofon. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, szanowni państwo. Dobry wieczór, witam serdecznie. Możemy rozpoczynać, jest godzina 21, także oficjalnie już zaczniemy, żeby nie przedłużać i nie zabierać pani czasu. Ja nazywam się Artur Machnik i poprowadzę w dniu dzisiejszym rozmowy Radia Rebeliant, a państwa i naszym gościem jest pani Aleksandra Wiśniewska, 29 lat, urodzona w Łodzi. Skończyła pani Uniwersytet w Oksfordzie. Jest pani kandydatką Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, działaczką społeczną, prawniczką humanitarną, byłą szefową misji w Jemenie i Ukrainie. Pani Aleksandro, ja bym mógł jeszcze tak czytać, ale sporo ostatnimi czasy było kontrowersji wobec pani życiorysu. I tutaj od razu muszę wszystkim powiedzieć, jeżeli ktoś nie wie, oczywiście telewizja rządowa, zwana dla niepoznaki publiczną, zrobiła po prostu hejt na panią Aleksandrę. Rzekomo jakby pani Aleksandra w życiorysie pewne rzeczy pominęła albo pododawała. Pani Aleksandro, ja bym prosił, aby pani tak w paru zdaniach krótko sama osobiście się przedstawiła. Bardzo, bardzo dziękuję panie redaktorze i szanowni państwo. Jest mi bardzo miło być z państwem. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję państwa stronę za takie jednoznacznie stanięcie po stronie prawdy. Rzeczywiście w ciągu ostatnich tygodni od czasu tutaj ogłoszenia mojej kandydatury i od czasu de facto Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, ten okres był dla mnie dosyć mocno surrealistyczny i nie spodziewałam się aż z jednej strony aż takiego dużego zainteresowania medialnego, ale przede wszystkim takiej skali ataków, pomówień i kłamstw w moim kierunku, podważających jakby takie moje fundamentalne wartości, podważające to, co jest dla mnie najcenniejsze, czyli taką dotychczasową służbę na misjach humanitarnych, a służyłam właściwie przez całe moje dorosłe życie. W tym momencie mam 29 lat i przez też nieszczęście tej wojny za naszą wschodnią granicą i przez rzeczy, które widziałam właściwie przez całe moje dorosłe życie, ale szczególnie przez rolę Polski na arenie międzynarodowej wobec tej ostatniej wojny, uznałam, że to jest moment dla mnie taki krytyczny, żeby zmienić te narzędzia. Żeby zmienić moje narzędzia wpływu, żeby nie działać tylko i wyłącznie w sposób reaktywny, czyli nie nakładać bandaża na ranę, do której ktoś cały czas strzela, ale być może to jest moment, żeby zająć się rozłożeniem tego pistoletu. I ponieważ jakby taka uczciwość i transparentność jest dla mnie fundamentalnie ważna i wydaje mi się, że jeżeli coś jest taką wartością, co ja, ale też mój taki młody, dynamiczny sztab, który kocham i bardzo we mnie wierzy, jesteśmy w stanie wnieść w ten świat polityki, który jest nam obcy, który nie jest naszym światem. Ja nigdy nie byłam zaangażowana politycznie wcześniej. To jest właśnie integralność, uczciwość, czystość intencji, merytoryczność, zrozumienie świata trochę z zewnątrz, umiejętność budowania zespołów na zaufaniu. I de facto przez to też, przez ostatnie dwa tygodnie, może do większości z państwa, mam nadzieję, miała również okazję dotrzeć część jakby takich rzetelnych mediów, z którymi rozmawiałam, udostępniłam wszystkie swoje osobiste dokumenty wolnym mediom i zgłosiły się m.in. Newsweek, Forbes, Interia, Gazeta Wyborcza. Janina Ochojska wypowiadała się, co również udostępniłam na swoim portalu w imieniu Polskiej Akcji Humanitarnej. Janka, która jest dla mnie wielkim autorytetem moralnym. I przyznam szczerze, że z jednej strony oczywiście było to dla mnie takim jakimś rodzajem takiego sztormu oczywiście, który przede wszystkim trzeba było przetrwać i teraz idę dalej. Ale też jestem bardzo oczywiście wdzięczna z jednej strony mediom za stanięcie po stronie prawdy, tak, wolnym mediom.
Nie mówię tutaj o mediach prawicowych i propagandowych. Natomiast na pewno też za ogromne wsparcie, które też również otrzymałam od państwa, od państwa z Radia Rebeliant, które również dzieliło się, podawało dalej treści, tak, związane tutaj z takimi artykułami oczyszczającymi. Ale również za ogrom wiadomości, takiego ciepła, które otrzymałam z jednej strony na ulicach Łodzi, tak, gdzie zbieraliśmy podpisy, żeby zarejestrować komitet wyborczy. Ogromną ilość ciepła i ludzkiej życzliwości i też od państwa w sieci, więc za to jestem ogromnie wdzięczna i mogę tylko powiedzieć, że traktuję to, co się wydarzyło, jako taką pewną krytykę niewygodnej postawy obywatelskiej, ale też coś, co jest zasmucające, czyli to, że doszukiwanie się drugiego dna w czystości ludzkich intencji i w pewnym poświęceniu i pomaganiu drugiemu człowiekowi, które mam nadzieję, że może być w naszym społeczeństwie normalne. Mam ogromną nadzieję, że te wartości, o które chcę walczyć w polityce, czyli nadzieja, miłość, odpowiedzialność, o tym oczywiście mogę powiedzieć trochę więcej, ale to jest taki slogan z jednej strony triada chrześcijańska w jakiś sposób, ale która jest dla mnie świecką triadą, ale jest też takim odzwierciedleniem to, czego jest dla mnie, co jest dla mnie ważne, co było dla mnie ważne w mojej dotychczasowej służbie i chcę to nieść dalej. Mam nadzieję, że będzie mi to dane nieść w parlamencie, tak w izbach polskiego parlamentu. Natomiast jakby niezależnie od tego, na pewno nie chcę się znaleźć w sytuacji, w której za na przykład jakiś czas tutaj się w państwie, w której do władzy dochodzą frakcje jeszcze bardziej prawicowo-nacjonalistyczne, w której dochodzi jeszcze większy populizm, w której gwałcona jest nasza demokracja. I mimo tego jakby de facto gwałty na mojej duszy, które zostały w jakiś sposób wykonane przez ostatnie tygodnie, nie zrażam się, idę dalej. I tutaj z ogromnym wsparciem również z państwa strony. Także serdecznie dziękuję i idę dalej nieugięta, bo wierzę w to, że to jest słuszne. Dziękuję pani Aleksandro. Ja tylko przypomnę, że audycję będę współprowadził z moim kolegą redakcyjnym Krzysztofem, który dołączył w tej chwili. Ja dopowiem, bo część z państwa może wie, może nie wie, ale żeby już rozwiać w ogóle wszelkie wątpliwości, to przygotowując się do tego programu, troszeczkę zaczerpnąłem informacji na pani temat, żeby wiedzieć, o czym rozmawiać. Oczywiście to nie na zasadzie pudelka, tak, żeby coś na panią znaleźć, bo ja akurat ani ja, ani nikt z Radia Rebeliant takich metod brudnych, nieczystych, nie fair nie stosuje, dlatego że jesteśmy medium obywatelskim i nasze sumienie nam na to nie pozwala, a wspieramy opozycję. I dzwoniąc do jednego z kolegów, troszeczkę mi to zabrało czasu, kolegów znajomego, zapytałem się o panią i mówię, wiesz co, słuchaj, będę prowadził audycję, no skrócę to bardzo szybko. I mówię, ale ty z tego co ja wiem, znasz bardzo dobrze panią Janinę Ochojską i pani Janina się wypowiedziała oczywiście na Twitterze na temat pani Aleksandry. Wręcz taką laurkę wystawiła. Mówi, daj mi dosłownie godzinę, ja muszę troszeczkę swoich spraw pozałatwiać, odsłuchać i ci odzwonię. I odzwonił i mówi, wiesz co, powiem ci tak, byłeś w wojsku, to doskonale wiesz, co to znaczy. Jeżeli Janka Ochojska mówi o kimś takie słowa, w takich superlatywach, to jest tak, jak ty byś dostał z rąk prezydenta Stanów Zjednoczonych purpurowe serce. Ja się zacząłem dopytywać, to mnie zbeształ. Oczywiście mówi, słuchaj, to kolejne, to twoje takie ulubione, bo ja mam takie ulubione przysłowie, że lepiej z mądrym stracić, jak z głupim zyskać. Mówi, to ja ci na koniec powiem twoje przysłowie. To jest taka osoba, że lepiej z mądrym stracić, niż z głupim zyskać. Ja już kończę temat w temacie pani Aleksandry Wiśniewskiej. To mi w zupełności wystarczyło. Oczywiście ja nie podam tutaj, zastrzeg sobie anonimowość. Zna bardzo dobrze panią Janinę Ochojską. Może dlatego nie chciał, żebym podawał publicznie jego imienia i nazwiska. Natomiast ja bardzo ufam temu znajomemu. Więc takie słowa, jeżeli przedstawił mi znajomy, któremu ja z kolei bardzo ufam, to mi wystarczyło. Dlatego też poprosiłem, żeby pani się przez
przedstawiła, bo wiedziałem na podstawie tego, co mówi pani Janina Ochojska, na podstawie tego, co on mi powiedział, na podstawie tego, co pani mówi, że tak jak pani powiedziała, nadzieja, miłość, odpowiedzialność. Panie Aleksandro, zawsze mam w głowie, będąc w wojsku, służąc w wojsku, no jeszcze w tym starym ludowym wojsku polskim, mam z tyłu głowy, że to były takie czasy, no, że wojsko było dwuletnie, było ciężko. Natomiast jak patrzę na pani dorobek w tych misjach, Jemen, Ukraina, zwłaszcza Jemen, i to, co mówiła Janina Ochojska, to powiem pani szczerze, że no, to jest naprawdę doświadczenie, i to jest kawał doświadczenia, ogromnego doświadczenia, przede wszystkim odwaga, ale przede wszystkim organizacja, żeby pozyskać środki, będąc już tam na miejscu. Oczywiście część MSZ, ale później pani sama zabiegała o środki finansowe, żeby dobudować czy postawić jakby 5 klinik. To są takie ala przychodnie, ala kliniki. Wy to nazywacie kliniki, to są przychodnie. No, nie czepiajmy się słówek, ja tutaj nie będę. Ale i też sieć wodociągową postawić. Będąc tam, to powiem pani szczerze, niewielu znam ludzi w Polsce, którzy by się na taki manewr odważyli i pojechali do Jemenu, aby coś takiego organizować. Więc pytanie moje brzmi, przy tym, co tutaj pani powiedziała, ja powiedziałem. Wygramy wybory. Zostanie pani posłanką, czego ja pani serdecznie życzę. A jeszcze tak na marginesie szybciutko. Okręg, numer okręgu i numer na liście. Okręg numer 9, czyli Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni i numer na liście 5. Dziękuję ślicznie. Żeby wszyscy sobie zapamiętali, ja to jeszcze raz powtórzę. Jak pani widzi swoją rolę w Sejmie? Czym by pani się zajęła na samym początku? Od początku, w jakich komisjach? No te komisje to są różne, ale takie sprawy, które pani leżą na sercu, może tak. Więc bardzo, bardzo dziękuję panie redaktorze za te bardzo budujące słowa. To jest naprawdę, wydaje mi się, że w obliczu wie pan, takiej kakofonii i takiego jazgotu zła i takich bardzo niskich instynktów, które się dołączały do takiej masowej nagonki, do takiego budzenia się, do bycia kopanym w brzuch, tak, przez ostatnie 2 tygodnie, to na pewno jest to niesamowicie budujące z jednej strony otrzymać takie wylewne wsparcie ze strony Janki, którą tak głęboko szanuję, ale również od pana redaktora. Serdecznie za to dziękuję. Ja przede wszystkim, jeżeli uda się, tak, uda mi się dostać, a nie, moje miejsce nie jest w żaden sposób oczywistym, nie jestem biorącym i będzie to na pewno ciężka walka i będę walczyła o mandat i walczę od rana do nocy tutaj na ulicach Łodzi z moim sztabem, no to przede wszystkim jakby chciałam się skupić, zaczynając od jeszcze, zanim wspomnę o kwestiach merytorycznych typu polityka migracyjna, polityka zagraniczna, budowanie jakiejś takiej roli Polski również na arenie międzynarodowej i polityki jako troski, polityki jako miłości, które może takim być takim słowem, które wydaje się takim reliktem przeszłości i trochę takim śmiesznym w świecie politycznym, to wydaje mi się, że takim prerekwizytem, żeby to wszystko miało sens, żeby Polska mogła wejść, mogła stać się państwem, które jest uniwersalnie szanowane lokalnie, regionalnie i światowo, które nie jest spychane w taki zaścianek, w taką zaściankowość polityczną, nie jesteśmy takim pariasem narodów, to wydaje mi się, że takim prerekwizytem jest w ogóle zmiana definicji tego, jak widzimy rolę polityka i jak widzimy rolę posła. I tutaj chciałabym powrócić do takiego etosu służby w polityce i zdaję sobie sprawę, że to może być takie trochę takie śmieszne słowo, jak wspominałam, ale dla mnie jest to słowo, które jest w jakiś sposób, jest tym jakieś takie sakrum, jest dla mnie tym, co starałam się robić dotychczas, jak najlepiej potrafię, wielokrotnie oczywiście potykając się i bardzo dużo się ucząc, ale od innych ludzi, którzy mnie wspierali po tej ścieżce, którzy podawali mi rękę, którzy ratowali mi życie w różnych ciężkich sytuacjach, których obecność pozwalała mi budzić się i iść dalej, to chciałabym po prostu zastanowić się, jak możemy to przełożyć na polską scenę polityczną. I takim przykładem dla mnie właśnie takiej osoby, która przeszła z tego świata humanitarnego i która weszła w ten świat polityczny i takim przykładem tego, że w ogóle, że się da, jest dla mnie właśnie Janka Ochojska i mówiąc o tym prerekwizycie
do zmian w Polsce etosu służby, chciałabym właśnie wspomnieć o tutaj o Jance, dlatego, bo zanim zaangażowałam się jakkolwiek tak zanim w ogóle myślałam o tym, że mogę się zaangażować w służbę publiczną w charakterze politycznym, to po zakończeniu mojej misji w Iraku w 2017 roku byłam pierwsza z Iraku podczas odbijania w ostatnich dniach bitwy o Mosul, w ostatnich dniach lipca 2017 roku. Wtedy pracowałam przez chwilę z ONZ-em nad Syrią, z Jordanii, z Amanu, nad takim planem alokacji największej ilości liczby syryjskich uchodźców w 5 państwach, które je przyjęły: Iraku, Egipcie, Jordanii, Libii. I Turcji. I stamtąd jakby zostałam wysłana na bardzo krótki czas do Erbilu, do irackiego Kurdystanu, skąd przedostałam się do Mosulu na papierach pracowniczki humanitarnej, która stamtąd już wyjechała, co tutaj akurat prawicowy komentator Łukasz Warzecha bardzo w to walił. I to następnie pracowałam w 2018, już wróciłam do Iraku po zakończeniu studiów na Uniwersytecie Oksfordzkim, dlatego, bo po prostu widząc okrucieństwo, które się działo w Iraku przez ostatnich dni bitwy, widząc obozy, które powstawały dla samotnych kobiet irackich, których mężowie zostali zabici tak podczas bitwy, które zostały z dziećmi na pustyni, które nie mogły wracać do swojego domu, do Mosulu, widziałam po prostu taką tykającą bombę na pustyni, która zasili kolejne bojówki. Dlatego w 2018 roku, po zakończeniu Uniwersytetu Oksfordzkiego, pojechałam tam pisząc pracę magisterską, zatrudniając się w lokalnej organizacji irackiej. I następnie to był taki czas przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i to był taki czas, gdzie no, formowały się listy i tam kilka miesięcy później dowiedzieliśmy się, że Janina Ochojska chce startować do Parlamentu Europejskiego. I kończąc swoją służbę w Iraku, po kilku miesiącach pracy w takiej organizacji irackiej RNVDO, która zajmowała się prowadzeniem obozów pod Mosulem i dla właśnie, między innymi był taki wielki obóz, nazywał się Jeddah Camp, miał 70 tysięcy ludzi, w tym bardzo dużo kobiet i dzieci, które właśnie nie mogły wrócić do Mosulu ze względu na jakieś rodzaju, na różnego rodzaju związki z Daesh, czyli tak z ISIS tak naprawdę, samozwańczym państwem islamskim. Dzieci, które miały maksymalnie 4 lata, które urodziły się w samozwańczym państwie islamskim, które nie mogły wrócić do Iraku, do Mosulu, bo były uznawane za niczyje, czyli były po prostu zmuszone do tego, żeby siedzieć na pustyni. I ja bardzo się bałam, że zasilą kolejne bojówki w perspektywie tam kilkunastu lat. I po służbie w tej organizacji, po napisaniu mojej pracy magisterskiej, dowiedziałam się, że Janka chce startować do Parlamentu Europejskiego. I teraz ja nigdy Janki wcześniej nie poznałam, ale z punktu widzenia oczywiście takiej gwiazdy polarnej na tym firmamencie polskiego świata społeczno-politycznego, jak myślę sobie o takich osobach, które napawają mnie taką wielką inspiracją, które sprawiają po prostu, że jestem dumna z bycia Polką, to myślę o Janinie Ochojskiej, a wcześniej myślę na przykład o Irenie Sender, myślę o Januszu Korczaku, tak, o takich ludziach, którzy oddali życie ideom większym niż oni sami. I próbowałam się jakoś skontaktować z Janiną Ochojską, myśląc po prostu, że być może jakaś moja wiedza, ekspertyza politologiczna, tak, być może jakaś moja wiedza ze świata humanitarnego może się przydać. I udało się skontaktować wtedy mojej ówczesnej sympatii z Janiną Ochojską i udało się przyjechać do Polski ten czas rozpoczęcia kampanii. I pamiętam taką scenę, szanowni państwo. I to była taka scena na konwencji Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Europejskiej i na ogłoszeniu list, w momencie ogłoszenia list. I było bardzo dużo takich wielkich polityków polskich na scenie, również polityków, których głęboko szanuję. Z jednej strony był profesor Marek Belka, z drugiej strony minister Radosław Sikorski i ogromni politycy. I nagle otworzyły się drzwi i wchodziła Janka Ochojska. I na tą salę pełną ogromnych naszych byłych premierów, ministrów i tak dalej, obecnych posłów, weszła Janka o kulach w takiej kurce z Sarajewa z podartą, z jakąś tam dziurą na ramieniu, tak? I nagle cała sala zamilkła. Potrzebowała Janka trochę pomocy, żeby wejść na podium. I następnie stanęła na tej mównicy i z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia obywatela, Janka nie musiała nic nawet mówić. Dlatego, bo siłą urażenia tego, co ona w życiu dokonała i tego, że flaga Polskiej Akcji Humanitarnej mogła zawisnąć tam w 46 państwach, tak, na zapomnianych frontach i pokazać taką solidarność drugiemu człowiekowi w cierpieniu, to dla mnie było tak poruszające i powiedziałam sobie po prostu, że bardzo sobie ogromnie życzę
takich osób, tak, w świecie publicznym. Bo i mimo tego, że trochę nas być może nawet różni, tak, politycznie, jeżeli chodzi o postrzeganie pewnych rzeczy, polityki migracyjnej, kwestii na granicy białoruskiej, również tam razem byłyśmy, to ja jestem trochę mniej być może kategoryczna i być może trochę bardziej pragmatyczna w pewnych aspektach, myśląc o dalekosiężnej polityce migracyjnej, to Janka zawsze będzie dla mnie ogromnym moralnym autorytetem. I jak myślę właśnie o tym, co jest dla mnie teraz najważniejsze, jak myślę o takiej mojej próbie wejścia w świat publiczny, to i myślę o tym etosie służby, to takie osoby jak Janina Hojska, takie osoby jak profesor Adam Bodnar, tak, są dla mnie takim światełkiem i taką nadzieją, że można, że się da, że to, co my, szczególnie moje pokolenie, tak widzi za taki świat, który jest brudny, bo musi być brudny, de facto jest trochę błędem logicznym, że to nie musi być taka tautologia, tak, że polityka może być służbą, że debata, w ogóle polemika, nasza kultura polityczna może być dużo wyższa, że polski patriotyzm może być wolny od nienawiści, wolny od wykluczenia, że nie musimy posługiwać się taką mową pogardy i polaryzacji, że możemy zawalczyć o pojednanie. I więc przede wszystkim chyba takim fundamentem tego, co bym chciała zrobić, to bym chciała oczywiście poprzez wieloletnią pracę, jeżeli mi będzie taka dana, jeżeli będę miała taki przywilej, to skupić się właśnie na oddaniu swoich rąk, jakiegoś swojego doświadczenia, ekspertyzy politologicznej, pracy w różnych strefach świata, widzenia tych podupadających państw i przede wszystkim pomocy drugiemu człowiekowi w sposób jak najbardziej szlachetny, jak najszczerszy potrafię. Przy budowaniu dużych zespołów, mam nadzieję, w perspektywie lat, bo wydaje mi się, że dobrą politykę można budować na przyjaźniach, bo sojusze się zmieniają, a do tego wymagane jest przyjaźnie i zaufanie. To jest na prostu na wagę złota w polityce i to się bardzo rzadko zdarza. Ja taki zespół mam. Więc to jest jakby ten fundament, czyli ten etos służby i w tym widzę nadzieję i w tym widzę jakąś taką największą wartość. I chyba inspirowania... Mam wrażenie, mam nadzieję taką też mojego pokolenia do tego, że warto się angażować, że nie warto być cynicznym. Cynizm jest mi w ogóle obcy. Nie lubię takiego cynicznego podejścia do świata. Wydaje mi się, że warto jest tlić w sobie taki ogień entuzjazmu do tego, że każdy może zmieniać świat, nawet w małym aspekcie, nawet na podwórkach kamienic, nawet na naszych ulicach, tak, w organizacjach pozarządowych, bo nie trzeba być politykiem, żeby zmieniać świat. I żeby napawać taką wiarą każdego z nas w to, żeby ta Polska była lepsza, tak, w jakimś okresie czasu, to wszyscy musimy się zaangażować. I że ta walka nie musi być wcale skazana na porażkę, jeżeli zrobimy to w sposób mądry i merytoryczny, jeżeli będziemy łączyć rozsądek z wartościami, z intelektem, z ideałami i budować edukację obywatelską, budować zespoły i starać się to robić merytorycznie przez lata, bo ta zmiana to nie będzie rewolucja oczywiście. Więc jakby... To po pierwsze, panie redaktorze, przepraszam za bardzo długą wypowiedź. I jeżeli chodzi o komisję, tak, no to tutaj myślę, że najbardziej takimi odpowiadającymi mojemu doświadczeniu komisjami, w którym mogłabym się zaangażować, chociaż komisje pewnie nie należą tylko i wyłącznie do wyboru danego posła, szczególnie posła dyplomującego, tak, no to by była Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Praw Człowieka i Sprawiedliwości, tak, to by była komisja dotycząca tutaj sojuszy europejskich i wydaje mi się, że tam by mogła mieć największą wartość. Chciałabym się również na pewno zająć kwestiami polityki migracyjnej, bo wydaje mi się, że niezależnie kto dojdzie do władzy, taka polityka musi zostać stworzona i wydaje mi się, że narracja wokół tej polityki niestety po obu stronach do tej pory jest raczej populistyczna. I a szczególnie przez to, co robi partia rządząca, jest to po prostu granie na najniższych instynktach Polaków, które instrumentalizuje i Polaków, i uchodźców, i migrantów, i które nie oferuje żadnych rozwiązań, a jedynie bardziej nas spycha w zaścianek Unii Europejskiej. I nikt nas nie weźmie za poważnego partnera w tej polityce. Więc na pewno chciałam się zająć polityką migracyjną, chciałam się zająć etosem służby, chciałabym się zająć walką o prawa człowieka, co rozumiem tutaj szacunek do drugiego człowieka i taką bezwzględną walkę o jego prawa, między innymi oczywiście, jeżeli chodzi o prawa kobiet, tak, ale również o prawa mniejszości, tak, ja sama jestem i Polką, i Tajką i spotkałam się z bardzo dużą ilością ksenofobii,
w czasach dorastania, na początku lat 90. w Łodzi, gdzie byliśmy jedną z bardzo niewielu mieszanych rasowo etnicznie rodzin. Ale również chciałabym zadbać o to silne miejsce Polski w Unii Europejskiej, silne miejsce Polski na arenie międzynarodowej, bo ja wierzę, że my możemy być prężnie rozwijającą się gospodarką, że możemy być w dalszym ciągu państwem, które po prostu, z którego możemy być dumni na arenie międzynarodowej, które przez nieszczęście tej wojny może być liderem NATO, może być liderem Sojuszu Europejskiego. I oczywiście jesteśmy od tej sytuacji ekstremalnie daleko, tak. Ale nie chciałabym tracić nadziei i na pewno zrobię wszystko przez najbliższe 40 dni do wyborów, żeby jak największa ilość ludzi, którzy mają teraz dylemat moralny, którzy czują, że może nie mają na kogo zagłosować, że może nie warto, że może już mają dosyć, żeby mimo wszystko poszła do urn i żebyśmy wspólnie zawalczyli o równą, lepszą, niewykluczającą Polskę, która jest silnym liderem zmian w Unii Europejskiej. Dziękuję Pani Aleksandro. Ja celowo nie przerywałem Pani. Starałem się, aby Pani jak najwięcej powiedziała o sobie. Jest Pani mało znaną jeszcze polityczką. Wchodzi dopiero Pani, tak jak Pani sama powiedziała, do polityki, więc tutaj zostawiłem, że tak powiem, dowolność Pani czasową. W związku z tym, że audycja jest w takim konwencie, że najpierw prowadzący, następnie słuchacze, więc ja już w tej chwili nie będę zadawał póki co pytań. Oddam głos współprowadzącemu. Ja bym tylko prosił Pani Aleksandro, żeby teraz troszeczkę już krócej i bardziej merytorycznie na pytania, to wtedy więcej osób zada też pytania. Pani będzie też miała więcej czasu na te odpowiedzi. Poszerzymy trochę takie horyzonty. Natomiast jedna uwaga tutaj do Krzysztofa. Krzysztof, bardzo mi przykro. Wiesz doskonale, że ja Ci głosu nie udostępnię. Masz swoje prawicowe pokoje, audycje, tam się możesz twórczo rozwijać. U nas, przykro mi bardzo, głosu nie dostaniesz, choćbyś nie wiem, co robił. A teraz już zapraszam Krzysztofa. Zmroziłeś mnie, że mi głosu nie udzielisz. Dobry wieczór. Ja mam takie w sumie dwa, no myślę, mam nadzieję, że krótkie, szybkie pytania. Pierwsze, jeszcze trochę o Pani przeszłość, bo wyczytałem, że dostała Pani stypendium, wyjechała do Włoch, we Włoszech zdała maturę, potem studiowała na Oksfordzie. No, sugerowałoby to, dla mnie przynajmniej, że no miała Pani dosyć szerokie możliwości, jeżeli chodzi o rozwój, nie wiem, naukowy na przykład. Skąd taka decyzja o tym, żeby jednak wyjechać na misję i poświęcić się no, pracy w takim ciężkim terenie, w ciężkich warunkach? To jest jedna kwestia. I druga, no tak, mówiła Pani, że wierzy Pani w taką politykę bez no, z ideami, a nie przemyślaną, tylko z cyniczną. No jednak, no, powiem wprost, jeden z polityków, kiedy spytałem się go o no takie współpracę właśnie między różnymi osobami, z którymi nawet się nie lubi, no po prostu powiedział wprost, że polityka jest dla cyników. Czy jednak nie obawia się Pani tego, że no polityka po prostu jest już polityką i tego się nie da w żaden sposób zmienić? Czy ma Pani jakąś taką metodę od siebie, taką wewnętrzną, żeby jednak tę politykę zmienić i czy ma Pani ewentualnie, widzi Pani na przykład jakichś sojuszników w tym zakresie? Dziękuję. Bardzo dziękuję za pytanie. Więc rzeczywiście tutaj miałam ten ogromny przywilej, ogromne szczęście mieć ścieżkę akademicką, która pozwoliła mi na takie zrozumienie dosyć szybko, że mapa świata krwawi. I w 2015 roku studiowałam wtedy na London School of Economics, czyli na londyńskiej szkole ekonomii, nauk politycznych, politologii i filozofii. I w 2015 roku, pod koniec moich studiów, byłam świadkiem po prostu wydarzenia, które sprawiło, że wyciągnęło mnie z takiego mojego dotychczasowego życia, gdzie myślałam, że może pójdę, nie, może w lobbying, tak, może pójdę w dalszą ścieżkę akademicką, może. A stałam się po prostu świadkiem takiego wydarzenia wokół mnie, które wezwało mnie do odpowiedzialności. Ja głęboko wierzę w to, że jeżeli mamy jako ludzie
oczy wystarczająco szeroko otwarte i wystarczająco jakby takie trochę wrażliwe na to, co się dzieje dookoła nas, to czasem wydarzają się sytuacje, które wręcz wywołują nas do pewnego działania. I że bierność w tych sytuacjach i obiedność w tych sytuacjach jest troszeczkę równoznaczna z stawaniem się trochę odpowiedzialnym, czy może z takim sytuacją, w której wolimy się odwrócić, ale to sprawia, że de facto trochę mamy krew na rękach. Ja znalazłam się w sytuacji, w której w 2015 roku, studiując na LSE, dowiedziałam się od moich kolegów Greków, co się działo na Morzu Egejskim, czyli na fragmencie Morza Śródziemnego między Turcją a Grecją. I dowiedziałam się, jakby słyszałam te naoczne sytuacje od Greków z wysp Lesbos, ale również z innych wysp na Morzu Egejskim, o tym, że de facto cała odpowiedź na ten apogeum tego kryzysu migracyjnego wtedy, w 2015 roku, de facto była na ramionach cywili. Dlaczego? Dlatego, bo przychodziła wtedy taka dyrektywa unijna, co się nazywało EU Facilitation Directive, która dotyczyła tego, że żeby de facto zmniejszyć trochę te napływy imigrantów i uchodźców, doszło jakby do umowy między Turcją a Grecją, Unią Europejską, która kryminalizowała niestety również w jednym z swoich punktów pomoc humanitarną. Co oznaczało, że mimo tego, że międzynarodowe prawo morskie wymaga od siebie, że jak ktoś tonie, to go po prostu ratujesz, niezależnie od tego, czy grozi mu deportacja, czy nie, po prostu osoba tonie ją ratujesz. To jest najprostszy ludzki instynkt. To mimo to ta dyrektywa de facto sprawiała, że każdy, kto pomagał na wodzie, mógł zostać zaresztowany. I to doprowadziło do tego, że w tym apogeum kryzysu, kiedy ONZ dopiero wkraczał do obozu, wtedy był taki ogromny obóz Moria, który spłonął tamtego czasu na wyspie Lesbos, wtedy bardzo duża ilość po prostu ludzi tonęła. Ja w 2015 roku w przerwie świątecznej między na studiach po prostu pojechałam z Londynu do Aten, z Aten do Mytilene, czyli do stolicy tej wyspy greckiej. I po prostu stawiłam się w obozie, tak, służąc jako wolontariuszka. I stawiłam się również na morzu, na brzegu. I de facto myślałam, jadąc tam, jak pewnie każda młoda, idowa osoba, po prostu, że nie wiem, podam komuś zupę w obozie, wie pan, albo uda mi się pomóc jakiejś jednostce. A de facto byłam świadkiem bardzo dramatycznych wydarzeń, które raz na zawsze zmieniły moje postrzeganie rzeczywistości i też pokazało mi, że każdy z nas może być sprawczy i każdy z nas może być potrzebny i wielkie instytucje nie zawsze odpowiedzą. Mianowicie najpierw pracowałam w tak zwanym Moria Family Compound. To był taki fragment obozu, który był na terenie byłej greckiej bazy militarnej, przez co też tam nie mogły wchodzić media i były tam po prostu wolontariusze i bardzo ograniczone jednostki ONZ-u, które wtedy wkraczały do obozów i organizacji pozarządowych i gdzie mieliśmy takie 3 baraki z ogrzewaniem, a było minus kilka stopni. I do tych 3 baraków z ogrzewaniem próbowaliśmy co noc wprowadzać samotne kobiety, dzieci, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, czy takie osoby, którym najbardziej groziło zamarznięcie na śmierć. Dlatego, bo w obozie było do spania właśnie w tych barakach jakieś 200 miejsc do spania i co noc próbowaliśmy tam upchnąć około 2000 ludzi de facto na ziemi, na tekturze, tak, jak psy. I było bardzo wiele zamożnych osób, na przykład z Damaszku, tak, czy z Teheranu, które nie chciało tak leżeć na ziemi, musiałam które błagać, żeby po prostu położyły się na ziemi, bo wiedziałam, że grozi im zamarznięcie na zewnątrz. A z drugiej strony, jakby po pracy co noc, próbowaniu zidentyfikowania tych najsłabszych osób do spania wewnątrz, w jedynych tych infrastrukturze z ogrzewaniem w obozie, pracowałam również na brzegu i de facto kryminalizowane było skorzystanie z jakichkolwiek profesjonalnych łodzi, które miały ratować ludzi, więc razem z grupami wolontariuszy cywili, tak, czy na przykład strażaków, siedzieliśmy po prostu sobie przy brzegu, przy światłach lotniska, które były widoczne często z morza i co jakiś czas na przykład widać było światła telefonu komórkowego, tak? I były tak zwane spotting stations, które widziały, które po prostu widziały łodzie w niebezpieczeństwie, które informowały strażników po obu stronach, czy tureckiej, czy greckiej, emergency, 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 a vessel in distress i podawały koordynaty po prostu, gdzie ta była łódź na morzu. I wtedy, jeżeli strażnicy nie wpływali, to my się rzucaliśmy na pomoc, tak? Jednej z moich pierwszych nocy udało nam się jakby tutaj zabezpieczyć w tych ostatnich fragmentach, gdzie łodzie rozbijały się, to były pontony, to nie były łodzie, tak, to były takie pontony wypełnione ludźmi po brzegi, po prostu bardzo duża ilość dzieci i kobiet. Udało nam się zabezpieczyć jakieś 3-4 łodzie, po około 40-50 osób na każdej. Natomiast utonęło 17 osób przy tureckim brzegu.
dużo dzieci. I wiedzą Państwo, jak czasem się zdarzają po prostu takie sytuacje, które aż wołają o takie wycie z bólu w kosmos po prostu, o takie wołanie z pomstą do jakiegoś metaforycznego nieba, tak? To ja wtedy miałam 21 lat i to był dla mnie jeden z takich momentów, w których po prostu jako Europejka, jako Polka, gdzie nasz rząd wtedy ówczesny bojkotował jakiekolwiek merytoryczne dyskusje dotyczące jakiegokolwiek planu alokacji uchodźców, tak, czy migrantów, a widziałam po prostu, że w tym systemie coś musi pchać taką desperację matkę, która wkłada swoje dziecko na łódź, tak, na której ja bym nigdy swojego dziecka, żebym dziecko miało, nie włożyła. No to sprawiło po prostu, że powiedziałam sobie, że ja muszę zrozumieć, co doprowadza do takiej desperacji w tym systemie polityki migracyjnej, ale również w systemie spowodowanego wojną. I potem przez następne lata pracowałam w kolejnych obozach do uchodźców, najpierw w Grecji, potem we Francji, potem następnie na misjach ONZ, na krótkich misjach, najpierw w Turcji, potem w Jordanii, najpierw jestem w Syrii, następnie w Iraku, tak? Potem przez dwa lata zarządzając misją Polskiej Akcji Humanitarnej na wojnie w Jemenie i przez ostatnie 12 miesięcy na misji w Ukrainie jako szefowa misji włoskiej organizacji międzynarodowej Intersos. I de facto coraz bardziej staram się zbliżać do tego serca wojny po to, żeby, ale z taką obietnicą sobie daną, że kiedyś chcę, teraz chcę to zrozumieć, jak najbardziej empirycznie mogę, nie tylko z internetu czy z książek, tylko swoimi po prostu rękoma, kiedy jeszcze mogę podejmować największe ryzyka, kiedy nie mam własnej rodziny, tak? Kiedy ten koszt jest może mniejszy niż by był w moim życiu za 15 czy za 20 lat. I po to, żeby kiedyś móc może tym wojnom zapobiec. I de facto taki moment totalnego przelania się czary goryczy dla mnie, kiedy powiedziałam sobie po prostu, ja już nie mogę dłużej bandażować ran, ja już nie mogę dłużej operacyjnie zarządzać misjami medycznymi, psychologicznymi, budującymi na przykład punkty do ogrzewania na rosyjsko-ukraińskiej granicy, co robiłam teraz przez ostatni rok, zarządzając tą misją Intersos. To był ten moment, kiedy 14 stycznia doszło do takiego masowego bombardowania w Ukrainie. I jedna z rakiet hipersonicznych, tak zwanych sztyletów, uderzyła nieopodal naszego biura, naszej jednej z największych baz w Dnipro. Więc to była baza, z której mieliśmy dostęp do Charkowa, mieliśmy dostęp do części Donecka, mieliśmy dostęp do Zaporoża, do Dnipropetrowska, taka wysunięta na wschód. Ja byłam wtedy w Kijowie, miałam właściwie cały mój zespół, prawie że międzynarodowy, tak zwany senior management team w Dnipro, i uderzyła rakieta. I dosyć nieopodal biura i zawaliło się 236 mieszkań. No ja jak najszybciej mogłam, tak jakby wyjechałam z Kijowa do Dnipropetrowska, do Dniepro. Naszemu zespołowi nic się nie stało, no ale potem jak już udało mi się jakby ich trochę tak ukoić opiekuńczo, jak po prostu taka matka szefowa misji, gdzie głównie moją odpowiedzialnością jest bezpieczeństwo moich ludzi, mojego zespołu, no to poszłam na miejsce zdarzenia. Stanęłam pod tym budynkiem, tak, czy pod tymi zgliszczami budynku i miałam taką śmieszną świeczkę u siebie w Kijowie, gdzie po prostu zapalałam ją sobie, kiedy było zimno albo po prostu kiedy nie miałam światła. I zapaliłam tą świeczkę w akcie jakimś takiego po prostu hołdu ofiarom, które zginęły w tym ataku, ale z takim poczuciem po prostu tego, że wiedzą Państwo, ja mogę budować kolejne szpitale polowe. Ja mogę zaopatrzać kolejne bunkry w szpitalach onkologicznych, gdzie ewakuujemy dzieci. Ale przez ile lat mogę to robić i nie chcę się znaleźć w sytuacji, w której za 10-15 lat, nie daj Boże, będę klękać pod kolejnym budynkiem, gdzie osoby są uznane za zaginione, bo nie można ich po prostu wyciągnąć spod gruzów, a Polska, nasze państwo, ma tak ogromną rolę do odegrania. A w międzyczasie gwałcone są również nasza demokracja, nasze media, nasze sądy, nasza praworządność. I po prostu to był ten moment przelania się dla mnie tej czary goryczy i takiego powiedzenia sobie, że nie wiem, czy to mi się uda, nie wiem, czy tak się konstelacja gwiazd ułoży, ale postaram się zawalczyć o inne narzędzia, bo alternatywa dla po prostu zaangażowania mojego i wielu innych osób, takich jak ja, bardziej wykształconych, bardziej doświadczonych, jest po prostu demokracja, która umiera w ciemności, tak? I więc to tak odpowiadając na to pierwsze pytanie pana, a z drugiej strony pan zadał to pytanie, czy wydaje mi się, że ta polityka może się zmienić rzeczywiście. Więc wydaje mi się, że tak. To znaczy mam wrażenie, że jesteśmy w momencie, w którym bardzo duża ilość
Bardzo duża ilość Polaków, oczywiście po 8 latach władzy ostatniej partii rządzącej, po prostu widzi na oczy, co się dzieje i wyzbywa się złudzeń, tak? I mój wspaniały, młody, dynamiczny sztab, moja po prostu grupa serdecznych przyjaciół, która de facto mnie sama zmobilizowała, żeby wrócić z tej wojny i się teraz angażować w najbliższe wybory parlamentarne, moim zdaniem jest takim przykładem tego, że jesteśmy taką grupą młodych ludzi, mamy tutaj merytorycznych ekspertów z dziedziny kultury, migracji, obronności, Unii Europejskiej, praworządności, którzy mnie bardzo wspierali przez ostatnie tygodnie. Ja idę na pierwszy ogień, ale ogromnie wierzę, że jeżeli będziemy po prostu łączyć ten rozum i intelekt z doświadczeniem, oczywiście z bazowaniem na doświadczeniu bardziej doświadczonych parlamentarzystów, polityków, typu na przykład, jak wspomniałam tutaj, profesor Adam Bodnar, Janina Ochojska, profesor Marek Belka, minister Radosław Sikorski, tak, to uda nam się zawalczyć po prostu o, w tym krytycznym momencie, o inny rodzaj polityki. Natomiast ja też jestem osobą romantyczną, jak nie ukrywam tego. I wydaje mi się, że, szanowni państwo, że walka nie musi być jakby skazana na zwycięstwo, żeby miała jakiś głęboki sens. I niezależnie od tego, czy uda mi się dostać do Sejmu, bo może się nie uda, tak? Chociaż mam nadzieję, że się uda. Może się nie uda, to przynajmniej będziemy mieli tą świadomość, tak, że próbowaliśmy. Ja i moja grupa tutaj przyjaciół, że nie byliśmy obojętni, żeby nie byliśmy bierni i nie będziemy sobie po prostu pluć w brodę za te kilka tygodni, wiedząc, że byliśmy bezczynni. A jeżeli tylko się uda, a o to będę walczyć, to ja się zobowiązuję, tak, że po prostu każdą komórką swojego ciała, każdą komórką jakby tam swojego mózgu, który w jakiś sposób, wydaje mi się, że funkcjonuje mimo wszystko na dosyć wysokich obrotach, przyłożę się do tego przez najbliższe lata, do tego, że po prostu, żeby odwrócić w jakiś sposób, czy postarać się zacząć odwrócenie tego zniszczenia, tej erozji demokracji, tej erozji naszej merytoryczności, tego kolesiostwa po prostu w polityce, tego ośmieszania nas jako narodu wobec nas jako Polaków, ale również wobec innych narodów. I po prostu, jeżeli to się uda, to się do tego zobowiązuję całą sobą. I jeżeli coś może być najlepszym postulatem, innym niż puste obietnice, to mam nadzieję, że tym postulatem jest po prostu moja dotychczasowa służba, którą mam nadzieję kontynuować, chociaż przy użyciu innych narzędzi. Dziękuję. Przechodzimy do pytań słuchaczy. Zapraszam Kasię, koleżankę redakcyjną, i następnie Seweryn, również kolega redakcyjny. Proszę, Kasiu. Dobry wieczór wszystkim. Kasia, Radio Rebeliant. Witam, Olu. Będę ci mówić po imieniu, bo no jesteś trochę młodsza ode mnie, z całym szacunkiem. Oczywiście, nie ma sprawy. Przeczytam pewien cytat i do niego się odniosę. Wierzę, że polityka może być służbą, w której liczy się nadzieja, miłość i odpowiedzialność. Jesteś bardzo wykształconą osobą, która przeszła dosyć dużą praktykę życiową i misyjną. I moje pytanie jest, ale proszę o konkrety. Zaprosili cię na listy koalicji, zgodziłaś się, więc musisz mieć jakiś pomysł w polityce na siebie. Taki konkretny pomysł. Nie, może, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Nie bieganie po granicy z paczkami dla uchodźców, tylko musisz mieć jakiś chyba pomysł na siebie, gdzie w tej polityce, w jakich projektach, w jakich komisjach chcesz uczestniczyć w razie czego, i żeby poprawiać byt emigrantom i uchodźcom w Polsce. Więc prosiłabym o twoje zdanie w tym temacie. Jak widzisz siebie w polityce po wejściu do Sejmu? Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, Kasiu.
Więc tak jak wspomniałam, te komisje, które jakby gdzieś są dla mnie najbardziej interesujące, tak, czy wydaje mi się, że gdzie bym mogła najbardziej wykorzystać swoje doświadczenie, tak, no to jest Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, być może Komisja Obrony Narodowej, wykorzystując jakby tutaj moje doświadczenia wojenne. Natomiast tak jak wspomniałam, oprócz kwestii oczywiście etosu, służby w polityce, polityki migracyjnej, która jest mi szalenie bliska, którą trzeba zawalczyć, tak, i praw człowieka, jest też dla mnie bardzo ważna kwestia odpowiedzialności. Ja rozumiem tę odpowiedzialność jako wykorzystanie funduszy europejskich, odzyskanie środków z KPO dla naszego kraju, jako sojusze, które gwarantują Polsce bezpieczeństwo i które gwarantują nam pozycję międzynarodowego lidera, jako również przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu i zrozumienie tego, w jakiej sytuacji w ogóle klimatycznej się znajdujemy, i kształtowanie niezależnej, mądrej polityki energetycznej, również w obliczu tej wojny, która trwa, uniezależniają się oczywiście od Rosji. I we wszystkim, co robię, niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie. I podejrzewam tutaj, że ta ścieżka oczywiście będzie bardzo długa, jeżeli się uda, mam nadzieję, tak. I natomiast no pewnie taką kwestią, która jest najbardziej paląca, i tutaj o tej kwestii, której wspomniałaś, tak, która gdzie wydaje mi się, że moje doświadczenie, ekspertyza jest chyba unikatowa, przynajmniej teraz, jak patrzę na polską scenę polityczną, czy to, co mamy do zaoferowania, jaką ekspertyzę mamy do zaoferowania, to jest właśnie wykorzystanie mojego dotychczasowego doświadczenia w tworzeniu mądrej polityki migracyjnej. I tutaj wydaje mi się, że musimy złapać pewien balans i pewien ekwilibrium, tak, między kwestiami dotyczącymi z jednej strony kontroli racji stanu bezpieczeństwa, a z drugiej strony, które są bezwzględne i które są bardzo ważne, a z drugiej strony kwestii dotyczących tego, jak robić to, jednocześnie dbając o długosiężne sojusze europejskie, dbając o głębokie człowieczeństwo i o miłosierdzie, nie odwracanie się od drugiego człowieka w potrzebie. I myślę, że tutaj takie moje dosyć unikatowe zrozumienie tego, na czym polega los człowieka, który jest przesiedlony, i wewnętrznie, i zewnętrznie, i los uchodźcy, z jakimi wyborami się, się zderza, i dlaczego ten system nie funkcjonuje, oraz zrozumienie tego systemu w innych państwach, jak na przykład system we Francji, czy system w Kanadzie, tak, i tego, jakie modele działają, może zaoferować pewne rozwiązania i zacząć pracę nad nimi od razu. Więc to jest coś takiego, co wydaje mi się jest taką palącą kwestią, na którą trzeba się zaopiekować. Natomiast ewidentnie jakby w przyszłości, chciałam się zająć oczywiście kwestią, tak jak wspomniałam, jakby polityki zagranicznej, obronności, spraw Unii Europejskiej i rozumienia polityki jako troski, jako miłości, jako służby. Dziękuję. Zapraszam Seweryna. Po Sewerynie będzie Maciej, a po Macieju Bart. Proszę bardzo. Cześć, to Seweryn. Wiesz co, to mam do ciebie pytanie jeszcze a propos tej migracji. To jakbyś mi mogła powiedzieć, to jaki masz, jak widzisz migrację, jaki masz pomysł? No bo w tej chwili migracja jest politycznie trochę zablokowana przez ruchy PiS-u, odpowiedź Platformy. Jak ty widzisz migrację? Jak ty widzisz przyjmowanie migrantów? Jaki model byś chciała nam zaproponować? Bo mówisz o łapaniu balansu. Co to jest to łapanie balansu? Chciałbym się dowiedzieć w takim razie, bo takim modelem bardzo dobrym w moim mniemaniu jest model kanadyjski, tak? Z tym, że mi się wydaje, że tego modelu nie możemy u nas wprowadzić z różnych powodów. To chciałbym się od ciebie dowiedzieć, jak widzisz tę migrację, ale tak konkretnie, czy będziemy przyjmować tych migrantów według ciebie, czy nie będziemy przyjmować, których będziemy przyjmować, w jaki sposób? Dzięki. Bardzo, bardzo dziękuję. Więc no, właśnie chodzi o takie wyważenie z jednej strony człowieczeństwa, z drugiej strony kontroli. To jest bardzo trudna sztuka prowadzenia mądrej polityki migracyjnej i polityki uchodźczej, ale wydaje mi się, że możemy to robić w sposób racjonalny, kontrolowany, umiarkowany i humanitarny.
I tutaj ten model kanadyjski, który wspomniałeś, wydaje mi się takim modelem, który łapie ten balans dosyć mądrze i który z jednej strony bazuje na wyznaczeniu celów demograficznych dla państwa, bazujących na po prostu potrzebach demograficznych i ekonomicznych, które Polska niewątpliwie ma, tak? A z drugiej strony na tym, że ewidentnie i bezwzględnie musimy po prostu okazywać azyl i okazywać i dawać możliwość azylu i dawać możliwość bezpieczeństwa osób, które uciekają przed wojną. I wydaje mi się, że takie elementy takiego, opracowałam sobie taki draft takiego planu. Oczywiście to nie będzie, to musi zostać wdrożone przy okazji bardzo poważnej debaty publicznej w Polsce i to nie jest pytanie na referendum, tak? Tylko to jest po prostu pytanie na dialogi obywatelskie, na ekspertyzy, na porównywanie modeli i dużo rozmów na poziomie europejskim, ale wydaje mi się, że takie kluczowe elementy tego planu, no to będzie z jednej strony określenie tych celów migracyjnych na najbliższe lata, które jakby uwzględniają potrzeby gospodarcze, potrzeby demograficzne, ale też zobowiązania humanitarne. I wydaje mi się, że to pozwoli jakby lepiej zarządzać Polsce przepływem imigrantów i uchodźców i jakby pozwoli się przyczynić nam do pewnej stabilności i przewidywalności, dlatego, bo w tym momencie nie mamy po prostu kontroli nad tym procesem. W tym momencie nie mamy żadnej, Polska, mówiąc szczerze, nie ma żadnej polityki migracyjnej i to wszystko, co robimy, jest bardzo ad hoc i jest bardzo reaktywne. Z jednej strony powinniśmy też jakby zrozumieć, jakby na podstawie jakich czynników, takie jak na przykład wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności językowe, tak, możemy na przykład stworzyć system nostryfikacji pewnych dyplomów, pewien system punktowy, który uwzględniłby pewne kluczowe braki u nas w gospodarce, które być może można by wypełnić, tak, osobami, które ubiegają się, tak, o przyjęcie do naszego państwa i to pozwoliłoby jakby od zwiększenia jakby naszej konkurencyjności na arenie międzynarodowej i można wypełnienie pewnej luki w obszarze tutaj rynku pracy w pewnych sektorach. Potem kolejna kwestia, którą wydaje mi się, że powinniśmy wziąć pod uwagę, to jest kwestia jakby przywracania i łączenia rodzin. I to jest coś, co jest takim elementem podstawowym takich profesjonalnych planów migracyjnych, który jednoczy rodziny i umożliwia jakby tutaj obywatelom sponsorowanie stałego pobytu dla członków rodzin, którzy w tym momencie są za granicą. I to też szczególnie łączy dzieci na przykład z rodzicami i to bardzo często widziałam jakby problemy związane z tą polityką przygodowo we Francji i Wielkiej Brytanii, tak? Gdzie wielokrotnie na przykład małoletnie dzieci, które miały już jakieś rodziny w Wielkiej Brytanii, wypalały sobie opuszki palców na przykład w obozach dla uchodźców po to, żeby nie zostać cofnięci według regulacji dublińskiej do pierwszego państwa, gdzie przekroczyły granice, czy na przykład, nie wiem, Grecji i następnie wypalały sobie opuszki palców, próbując wskakiwać na ciężarówki, tak? I dostawać się do Wielkiej Brytanii, bo na przykład tam miały wujka albo ciocię. Kolejna kwestia jest jakby to takie zrozumienie tych inicjatyw migracyjnych na poziomie bardzo lokalnym, czyli na poziomie zrozumienia pewnych potrzeb w jednostkach samorządów terytorialnych i implementowanie takich modeli przy okazji zrozumienia tych programów migracyjnych, które w tym momencie i problemów różnych lokalnych społeczności, które już w tym momencie przez niektóre samorządy są bardzo dobrze określane i są w jakiś sposób już pierwsze działania integracyjne i pierwsze działania pomocowe organizowane na poziomie lokalnych organizacji pozarządowych. I tutaj musimy przestać pozwalać na to, żeby te organizacje pozarządowe wyręczały państwo, tak? Tylko musieć jakby rozumieć, jak możemy to robić również na poziomie lokalnym, tak? I wydaje mi się, że kolejna rzecz to jest takie z jednej strony zrozumienie, że osoba, która ucieka przed wojną, czyli de facto nie jest migrantem ekonomicznym, chociaż ta różnica nie jest czarno-biała i często się zaciera, to ucieczka od wojny jest zawsze ostatnim rozwiązaniem. Nikt nie zostawia domu oczywiście, gdyby nie musiał go zostawić. I tutaj jakby taki program takiego bezpiecznego azylu, w którym ktokolwiek jakby oczywiście jak będzie się ubiegał o azyl, musi bezwzględnie respektować jakby zasady funkcjonowania naszego państwa, ale w której jesteśmy w stanie utrzymać taką reputację Polski jako kraju, który szanuje międzynarodowe zobowiązania, który szanuje prawa człowieka, który nie odwraca się od cierpienia, będzie krytyczne. I oczywiście sytuacja w tym momencie na
granicy białoruskiej, gdzie Białoruś, która jest państwem paramafijnym de facto i która wykorzystuje w ogromny sposób nasze wewnętrzne podziały, tak, i która sprawia de facto, że poprzez wykorzystanie cierpienia ludzi ośmiesza również ideę europejskości, ideę praw człowieka, pokazuje opozycji wewnątrz Białorusi, tak, że ta cała Unia Europejska to tak naprawdę jest tylko, są to puste słowa, bo pozwalamy umierać ludziom w lesie, tak, odgradzając się od nich. Jest taką sytuacją, która dla mnie jest takim no bardzo dramatycznym pokazaniem tego, że coś fundamentalnie nie działa. Ja byłam na granicy wielokrotnie. Najpierw byłam z Janiną Ochojską, potem byłam sama. Byłam w ośrodkach pobytów tymczasowych dla uchodźców i dla migrantów, którzy de facto od razu, oczywiście przekraczając granicę nielegalnie, otrzymywali decyzję o deportacji, natomiast były to często kobiety w bardzo zaawansowanej ciąży, osoby pochodzące z Syrii, z Jemenu, z Afganistanu, z takich państw wieloletnich, ogarniętych konfliktem zbrojnym, gdzie otrzymywali po prostu serię dokumentów w języku polskim, bez żadnego wytłumaczenia po prostu, co tam jest napisane, tak, od razu z informacją o deportacji, gdzie ja osobiście razem z Fundacją Pomocy Dzieciom przyjęłam troje dzieci, jedną Syryjkę i dwóch chłopców z Iraku, 15-letnich, próbując im po prostu wyrobić papiery azylowe. Te dzieci nie chciały zostać w Polsce, każde chciało uciec do Niemiec, one też nie widziały swojej przyszłości w Polsce w żaden sposób, bo też Polska jest państwem tranzytowym, tak, gdzie mamy tak fatalną reputację pod względem programów integracyjnych i migracyjnych, że ci ludzie po prostu uciekają. Natomiast starałam się przyjąć tą trójkę dzieci i wyrobić im papiery po prostu na okres kilkumiesięcznych. Wszystkie z dzieci uciekły po prostu w perspektywie z rodzinnych domów dziecka, gdzie były oczywiście bezpieczne, ale ten proces jakby azylowy się na tyle, ta perspektywa tego, że muszą zostać w takim czyśćcu trochę na x miesięcy w państwie takim jak Polska, które niestety nie cieszy się dobrą renomą pod względem tej polityki, sprawiła, że każdy z dzieci postanowiło iść dalej, tak? Napoiło się, bo doprowadziliśmy je do zdrowia, każdy z dzieci postanowiło iść dalej. No ale wydaje mi się, że takie rozwiązania są możliwe, tylko one oczywiście wymagają bardzo merytorycznej pracy, porównania wielu modeli i budowania przede wszystkim sojuszy. No i to pytanie, które pojawia się teraz w referendum, które proponowane jest przez partię rządzącą, ono nie jest de facto pytaniem o imigrację, tak? Ono nie jest pytaniem o kwestie polityki uchodźczej czy polityki migracyjnej, ono jest pytaniem dotyczącym oczywiście sprzeciwu wobec Sojuszu Europejskiego i jakiejś takiej wyimaginowanego wstawania z kolan, tak, wobec suwerenności Polski, wobec rzekomej opresji Unii Europejskiej i po prostu jakąś tam sztuczką partii rządzącej. I głęboko wierzę, że z doświadczeniem, ekspertyzą, które posiadam, ze zrozumieniem, skąd ci ludzie uciekają, jak wygląda system w innych krajach, co działa, a co nie działa, mogę w cenny sposób przyczynić się do formułowania takich polskich celów i takich pierwszych zrąbków obecnie nieistniejącej polityki uchodźczej i migracyjnej. Dziękuję. Zanim oddam głos kolejnemu słuchaczowi, którym będzie Maciej, to taki malutki blok reklamowy, autopromocja. Chciałbym podziękować wszystkim naszym patronom. Na chwilę obecną jest 25. Także jeżeli to tylko może, kto tylko by chciał wesprzeć naszą obywatelską działalność, to bardzo byśmy byli radzi. Nasz adres patronite'a www.patronite.pl/radiorebeliant. Wszystko razem pisane z małej litery. A nagrody dla naszych patronów, bardzo fajne i to pierwszy raz się spotkaliśmy z takim czymś. To są spotkania w Sejmie z naszymi posłami opozycyjnymi. Ja przypomnę tylko, że już dwóch naszych patronów jest zapisanych na takie spotkanie z wybranymi posłami. To jest chociażby zwiedzanie Sejmu, to jest zjedzenie obiadu w restauracji sejmowej, czy jakiegoś deseru z posłami. Chwilę porozmawiać będzie można, chwilę takie spotkanie w Sejmie, to zawsze się przeciąga do 2-3-4 godzin. Pan Kwiatkowski, senator Kwiatkowski oczywiście zaoferował się również w zwiedzaniu Senatu i Sejmu i to, uwaga, katakumb, czyli podziemi. Więc jeżeli tylko macie ochotę i chcecie nas wesprzeć, naprawdę będziemy radzi.
Przypominam, wszystkie nasze pieniądze idą na reklamę, tak abyśmy mogli dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, żeby rozszerzyć ten krąg słuchaczy i żebyśmy 15 o godzinie 21 mogli wypić szampana. Mój przynajmniej się mrozi, nie wiem jak wasz, ale ja już mrożę. U mnie cały czas jest 41% i stale rośnie. Wracamy do rozmowy. Zapraszam, Macieju. Dobrze, no to ja zacznę. Moja kolej. Dobra, dzień dobry, panie Aleksandro. No, chciałbym panu pogratulować, ale też chyba podziękować za to, że pani startuje. Ale dobra, no, do pytań idę teraz. Czy pani coś wie na temat tego, że już, nie wiem, Koalicja Obywatelska Sztab, nie wiem, procesował się w trybie wyborczym z PiS-em, bo jakiś tam pan z Norwegii, były PiS-owiec, powiedział, że dlaczego KO nie pozywa PiS-u w trybie wyborczym za codzienne insynuacje i kłamstwa i manipulacje. A drugim pytaniem byłoby, bo było dużo o emigracji. I czy miałaby pani, nie wiem, ochotę albo siłę, nie wiem, dyskutować w pozycji na przykład w Polsacie albo w TVN z kimś, nie wiem, powiedzmy posłem Konfederacji albo posłem PiS-u na temat emigracji, bo mam wrażenie, że oni by po prostu wyłącznie by panią obrażali za to, że pani chce przyjmować imigrantów i no, możliwe, żeby pani powiedzieć takie, że nie wiem, pani jest, nie wiem, że młoda lewaczka, która chce przyjmować imigrantów, którzy będą później nam i, no, robili nam krzywdę i tak dalej, i tak dalej. No. Ja mam swoje zdanie na ten temat, na temat imigrantów. Widziałem wielu na ulicach miast. No i tak dalej. Dziękuję. Panie Macieju, przepraszam najmocniej, chyba nie zrozumiałam pierwszego pytania. Czy mógłby pan trochę powtórzyć pierwsze pytanie? Czy pani wie coś na temat tego, żeby jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej, żeby coś tam, oni się, nie wiem, szykowali jakieś pozwy przeciwko PiS-owi, bo jest kampania wyborcza i PiS cały czas kłamie i manipuluje. Insynuuje na temat tego, co tam niby koalicja chce zrobić po wygranych wyborach. No po prostu straszy, no. I że są procesy wyborcze, które muszą być 24 godziny zrobione przez sąd. Znaczy tak. Wyrok musi być sądów. Rzeczywiście tutaj obiło mi się uszy, że był jakby tutaj jeden pozew w trybie wyborczym pozwany tutaj, zorganizowany przez Koalicję Obywatelską, gdzie chodziło tutaj o rozpowszechnianie tutaj nieprawdziwej informacji zawartej w spocie PiS o partii rządzącej o rzekomym procencie bezrobocia zarządów PO-PSL. Czy, nie wiem, czy tutaj Nie, o to chodziło. Chodziło o to, że no, były PiS-owiec, pan Zagrobelny powiedział, że PiS nie kłamie, manipuluje, insynuuje i że dlaczego koalicja nieregularnie nie pozywa PiS-u do sądu w trybie wyborczym. Czy, przyznam szczerze, tutaj panie Macieju, że nie jestem tutaj oczywiście rzecznikiem Koalicji Obywatelskiej, natomiast wydaje mi się, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której wie pan, nawet w obliczu tej mojej sytuacji, tak, skala pomówień, insynuacji, i to jeszcze formułowanych w taki sposób, które są, wie pan, ludzie mówią, może znaki zapytania, to takie, gdzie media workerzy, bo ciężko nazwać jakby tutaj mówić o rzetelności dziennikarstwa, czy etosie dziennikarstwa ze strony tutaj prawicowo-nacjonalistycznej w niektórych formacjach są podawane informacje do tutaj, to do w sfery publicznej, no to oczywiście skala tych kłamstw i pomówień jest tak ogromna, że wydaje mi się, że jakby na pewno kilka pozwów w trybie wyborczych zawsze jest, uważam, że warto je złożyć, natomiast generalnie to skala jest tak ogromna, że gdyby teraz rozdrabniać się na pozwy w trybie wyborczym zamiast po prostu ciężkiej walki w kampanii, no to po prostu ryzykujemy tracenie, wydaje mi się, trochę energii na taką walkę na takim poziomie, gdzie nasz przeciwnik po prostu wdawający się codziennie w szkalującą polemikę niszczącą ludzi, tak?
i podający po prostu nieprawdę i posługującym się bardzo zaawansowanymi mechanizmami propagandy, z którymi ostatnio miałam dużo do czynienia, po prostu padając jakby ich oczywiście również ich ofiarom takie nagonki, to jakby bardziej bym się chciała skupić tak, na przykład ja osobiście tak na przekonywaniu każdej osoby na ulicy, tak, że warto i zagłosować na Polskę Demokratyczną i na budowaniu takiej pozytywnej wizji Polski, to z jednej strony. A z drugiej strony pytanie, które miał tutaj panie Macieju o Konfederację, no to na pewno z mojego punktu widzenia... Nie, panie Aleksandru, nie chodziło mi o Konfederację. Chodzi o to, że pani jest w postaci obok TVN i na przykład pani po prostu dyskutuje z Konfederatą albo z kimś PiS-u i no pani zarzucają, że pani tam jest strasznie za tym, żeby przyjmować biednych imigrantów i tak dalej, że pani nie zadaje Polskę muzułmanami i to, że będą robić tam krzywdę przykładowo. No. Bo za długo to jest do rozwijania, żeby powiedzieć, o co mi konkretnie chodzi. Mhm. Więc, panie Macieju, ja na pewno, ja nie jestem osobą, która jest zwolennikiem otwartych granic, tak? Jestem osobą, która jest zwolennikiem mądrej polityki migracyjnej, opartej na wyznaczonych planach i opartej na kontroli człowieczeństwa, bo te rzeczy się nie wykluczają. Natomiast wydaje mi się, że, szanowni państwo, jeżeli chodzi o na przykład o dyskusję, tak, ze zwolennikami Konfederacji, jeżeli mówimy o zwolennikach, a nie przedstawicielach partii, tak, to też jakby zawsze apeluję i myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy my jako naród potrafili zrozumieć głębię manipulacji, która pojawia się w tej debacie publicznej przez partie typu Konfederacja, Suwerenna Polska, typu obecna partia rządząca, tak, Prawo i Sprawiedliwość, i żebyśmy byli w stanie wybaczyć oczywiście i mieć taką cierpliwość do tego, żeby dyskutować na co dzień, tak, czy prowadzić takie inkluzywne debaty, zamiast na przykład nie dopuszczać pewnych głosów, które wydaje mi się potem narastają i wybuchają po prostu w twarz po wielu latach jakiejś marginalizacji. Wydaje mi się, że to trochę wydarzyło się w momencie, w którym po prostu partia rządząca ostatnio doszła do władzy na poziomie takiej systematycznej marginalizacji jakiejś części społeczeństwa, która po prostu czuła się wykluczona z tej liberalizacji, ze zmian, z rosnącej polskiej gospodarki. Mówię tutaj oczywiście o większości polskiej wschodniej czy mniejszych miejscowościach. Natomiast ja na pewno, jak myślę sobie o postulatach tej Konfederacji, to mam nadzieję, że patriotyzm, tak jak ja widzę patriotyzm, tak, czyli bez wykluczenia nienawiści, który widzę jako służba, który widzę jako solidarność drugiemu narodowi w potrzebie, który widzę jako silne państwo w sojuszach europejskich, i trochę taka mowa o braniu odpowiedzialności, bo to nie jest język polityki roszczeniowej, tylko jest język pewnie skupiony na odpowiedzialności jednostki w społeczeństwie, może również być pewną przeciwwagą do takiej narracji Konfederacji. I jak myślę sobie, ja jestem z Łodzi, tak, jestem łodzianką, i myślę sobie tutaj o getcie, które mieliśmy, getcie w Litzmannstadt, jak wtedy Łódź była nazywana w czasie niemieckiej okupacji, i myślę sobie o tak zwanym małym Auschwitz, czyli obozie tutaj dla dzieci, i myślę o moich dziadkach po obu stronach, dziadkach polskich, gdzie mój pradziadek, który organizował dywersję tutaj w fabrykach Scheiblera i Gromana, które produkowały tekstylia dla Wehrmachtu, i który został zamordowany przez gestapo, i z drugiej strony mojej prababci, która zginęła w bombardowaniu Warszawy. To jak słyszę oczywiście o antysemityzmie i widzę tego narodowego demona po prostu w garniturze, tak, w takim ugładzonym garniturze, w językach panów z Konfederacji, to jest to z mojego punktu widzenia głębokie nieposzanowanie gehenny naszej historii. I na to nie ma we mnie zgody. I na pewno, jeżeli będzie mi dane reprezentować tutaj moje rodzinne miasto w Sejmie, to będę bardzo głęboko walczyć, żeby taka retoryka nienawiści, dehumanizacji, antysemityzmu czy widzenia ludzi pod ludzi nigdy się nie powtórzyła w naszej historii. Dlatego paradoksalnie, mimo tego, że w tym momencie żyjemy w czasach pokoju, tak, no to od takiej dehumanizacji, od traktowania drugiego człowieka jako osobę, która jest gorsza, do rozlewu krwi, wcale nie zajmuje tyle czasu. Jestem przerażona, że w naszym państwie tak dużo młodych ludzi, tak dużo moich rówieśników, tak, pójdzie, czy deklaruje, że pójdzie zagłosować na faszyzujące partie. Więc tutaj z mojej strony mogę tylko tutaj się zobowiązać państwu, że postaram się jak największą ilość moich rówieśników przekonać do tego, żeby tego nie robiło i żeby rozważyło alternatywy.
Dziękuję Panie Aleksandro. Umówiliśmy się, że audycja po to do 22 już jest 22.08, a mamy jeszcze dwa głosy. Damy radę? Tak, proszę bardzo, panie redaktorze. Dobrze, dziękuję. Ostatnie dwa głosy. Bart, zapraszam. Dzień dobry wszystkim. Ja mam do pani Aleksandry w zasadzie dwa pytania. Otóż po kolei. Moje pierwsze pytanie jest, ponieważ mówi pani bardzo dużo o etyce w polityce, o jakości polityki i podnoszeniu oraz o podkreśla pani bardzo swoje działania humanitarne. Moje pytanie jest w związku, nawiązuje do pani biogramu na Wikipedii, ponieważ wikipedyści zdecydowali się usunąć pani biogram, ponieważ stwierdzili, że prawdopodobnie osobiście pani fałszowała swój biogram na Wikipedii. I tam jest podnoszone bardzo dużo zarzutów na zasadzie, że prawie nic nie zgadza się z prawdą. Na przykład mówione jest, że pisała pani tam na temat swojej działalności w organie, w ONZ humanitarnej, natomiast wikipedyści stwierdzili, że takiej działalności nie było i pani działalność prowadzała się tylko na wyjeździe w ramach Blavik School, i nie miała ona nic wspólnego na przykład z działalnością ONZ. Podobnie jest z pani działalnością, jeśli chodzi o polską akcję humanitarną, gdzie też bardzo dużo ponoć opisywała pani swojej działalności, jak zakładała pani obozy, natomiast po weryfikacji wikipedyści stwierdzili, że w zasadzie nic pani tam szczególnego nie robiła, była pani tylko osobą, która towarzyszyła, a obozy były zakładane przez kogoś innego. W związku z tym, nawiązując do tego, jak mówi pani o swojej, o etyce w polityce, czy nie uważa pani, że takie działania z pani strony są dyskwalifikujące jako dla startującego polityka? Więc jakby, szanowny panie, może tutaj wyjaśnię, nie wiem, czy pan był z nami tutaj od początku tej dyskusji i debaty. To przepraszam, panie Aleksandro, tak, Bart, nie byłeś od początku, o 21, jak tylko się audycja rozpoczęła, wyjaśniliśmy te kwestie, nie było ci od początku, ale proszę bardzo, panie Aleksandro, jeszcze raz, bo widzę, że tutaj co niektórym ludziom trzeba będzie tłumaczyć to setki razy. Dobrze. Więc panie redaktorze, dziękuję, może to wytłumaczę tak pokrótce, tak? Więc też, szanowny panie, no, ja oczywiście ubiegam się o urząd publiczny i transparentność i etos pracy, moja integralność i uczciwość są dla mnie święte de facto. I dlatego też pewnie szczególnie te ostatnie tygodnie podważania tego, co mam najcenniejsze, były dla mnie surrealistyczne i trudne. Natomiast tutaj mogę zapewnić, że cała moja osobista dokumentacja została udostępniona bardzo dużej ilości dziennikarzy w mediów wolnych, które wszystkie potwierdziły, jednoznacznie opowiedziały się po stronie prawdy. I tutaj może pan na przykład spojrzeć na publikacje, odsyłam na przykład do publikacji w Newsweeku, w Forbesie, w Interi, w Gazecie Wyborczej i odsyłam również do wypowiedzi Janiny Ochojskiej, która jest prezeską i założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej. Może ją pan na przykład znaleźć na moim koncie na Twitterze, którą udostępniałam dzisiaj i wczoraj, która jakby jednoznacznie opisuje dokładnie mój zakres obowiązków w charakterze szefowej misji, kierownika misji Polskiej Akcji Humanitarnej na wojnie w Jemenie, gdzie służyłam przez 24 miesiące w 2019 a 2021 rokiem. Więc ja tutaj ze swojej strony na pewno nie mam nic do ukrycia. Natomiast muszę też państwu powiedzieć, że no, wiedzą państwo, jakby hasła na Wikipedii są administrowane przez tysiące użytkowników i hasło, które kiedyś zostało stworzone stosunkowo niedawno przez osobę, która gdzieś tutaj była moim fanem, tak, i gdzie jest to na pewno dla mnie schlebiające, mimo tego, że ja się nie ubiegam o jakąś encyklopedyczność i nie uważam, tak, że mam jakieś szczególne osiągnięcia, które wymagają takiej encyklopedyczności do tego, żeby gdzieś się w taki sposób publicznie zapisywać, ale było to dla mnie wyróżniające, no to hasło tak padło ofiarą jakby tutaj ataków powołujących się między innymi na przykład na nierzetelne, niemiarodajne i ewidentnie pisane w złej intencji artykuły Radia Łódź i innych mediów prawicowych. Ale również mówiące po prostu o tym, że wiedzą państwo, jak na przykład artykuł Janiny Ochojskiej jest krótki, to dlaczego mój miał być długi, tak? I po prostu mówiące o tym, że hasło nie jest wystarczająco ważne, tak? Również na przykład odwołujące się do części mojego rzecznictwa, które robiłam w charakterze szefowej misji, kierownika misji w różnych organizacjach, w których pracowałam, gdzie
częścią z moich profesjonalnych obowiązków jest wypowiadanie się na temat misji na prośbę na przykład Polskiej Agencji Humanitarnej z Warszawy, jako osoba, która jest na miejscu, jako osoba, która jest zaangażowana w działania fundraisingowe, która zbiera środki finansowe na działania, więc część na przykład z źródeł, to były źródła pierwotne, tak, które źródła były odwołujące się do moich wypowiedzi w mediach na prośbę na przykład Polskiej Akcji Humanitarnej. Więc jakby tutaj nie była kwestia dotycząca jakby tutaj jakiejś nierzetelności, tylko kwestia dotycząca po prostu tego, że większość źródeł, która akurat wtedy by została podana, była źródłami pierwotnymi. Następnie administratorzy Wikipedii w Polsce przywrócili to hasło. Następnie, natomiast no, to hasło rozumiem, że w ciągu jakby 30 dni od chyba od zdjęcia nie może zostać znowu jakby włożone, no i hasło zostało ponownie zdjęte. Natomiast wiedzą Państwo, to jest dosyć normalna procedura. Nie wiem dokładnie, czy to jest prawda, ale słyszałam na przykład, że niektórym politykom w okresie przedwyborczym szczególnie, anonimowi wikipedyści i adwersarze polityczni z innych frakcji zdejmowali hasło po 27 razy, tak? Natomiast tutaj mogę panu potwierdzić, że wszyscy rzetelni dziennikarze, z którymi ja rozmawiałam, tak, jak wspomniałam, z Newsweeka, z Forbesa, z Gazet Wyborczej, Polska Akcja Humanitarna teraz, tak, która dzisiaj jakby, gdzie Janina Hojska się wypowiedziała tutaj bardzo wstawienniczo i bardzo obronnie, wszyscy potwierdzają cały zestaw dokumentów, który udostępniłam, tak, a ja z mojej strony, wie pan, no, dla mnie to jest trochę takie udowadnianie, że jestem sobą albo że nie jestem wielbłądem, tak, że moja ręka jest ludzka, a nie wielbłądzia, tak, i więc na pewno to zawsze rozumiem, że taki mamy okres przedwyborczy intensywny i że różni adwersarze polityczni próbują uderzyć, szczególnie, żeby mnie zmieść pewnie z powierzchni jeszcze przed rejestracją list wyborczych, dlatego pewnie ten atak zajął się, jakby miał tutaj, podejrzewam, że miał taką intencję, natomiast ja przede wszystkim tutaj skupiałam się na działaniu, na tym, w co wierzę, w co jest słuszne i nie ma jakby co się tak w tym momencie na pewno czy użalać nad tym, co się wydarzyło, tak, czy nad krzywdą, która w jakiś sposób została wyrządzona, czy próbowano mi wyrządzić i przede wszystkim iść dalej. Więc mam nadzieję, że odpowiedziałam na pana pytania i też tutaj wskazuję na wypowiedzi Niny Hojskiej na moim koncie na Twitterze. Oraz na zdjęcia, które mam również zamiar udostępniać, na przykład na moim koncie na Instagramie w charakterze stories. Ja przed kampanią wyborczą nigdy za bardzo nie funkcjonowałam w sposób proaktywny w mediach społecznościowych. Nie posiadałam na przykład konta na Instagramie, bo zawsze byłam zainteresowana dużo bardziej działaniem i byłam skupiona na działaniu niż na opowiadaniu o działaniu. Natomiast będę w ciągu tych najbliższych dni również udostępniać zdjęcia z każdej misji, gdzie mogą się Państwo jakby zapoznać. Ale jest również kilka materiałów, również dokumentalnych dotyczących mojej pracy. Między innymi na przykład dokument TVN24 w dokumentalisty Mateusza Kudły, gdzie może Pan dokładnie dowiedzieć się o pracy z Polską Agencją Humanitarną w Jemenie, również z wypowiedziami współpracowników moim w tamtym okresie. Super, dziękuję. To w takim razie przechodząc do drugiego pytania, mam... Bart, przepraszam najmocniej. My mieliśmy kończyć o 22. Ja, tak jak powiedziałem, przedłużyliśmy audycję, ale tylko ze względu na uprzejmość pani Aleksandry. Nie chcemy nadużywać tutaj czasu, więc jeżeli mógłbyś te pytanie zadać, ale bardzo króciutko... Ja proszę panią Aleksandrę o króciutką odpowiedź, bo jest jeszcze jeden słuchacz. A tak jak powiedziałem, naprawdę tutaj cenimy czas gości, ale również was i nas. Okej, super. Postaram się krótko. W takim razie mam pytanie o pani doświadczenia podczas studiowania w Blavatnik School, bo ta szkoła jest nazywana w Wielkiej Brytanii putinowską łapówką dla Wielkiej Brytanii. Ostatnio bardzo dużo profesorów zrezygnowało z tej szkoły, powołując się na bardzo duże naciski na temat swoich poglądów politycznych i tego, że byli prześladowani za to, że krytykują głównego fundatora tej szkoły. W związku z tym, czy podczas swoich studiów w jakiś sposób spotkała się pani z czymś takim, żeby tam była promowana pewna określona prorosyjska wizja polityki albo jakieś sprzyjanie polityce właśnie Rosji? W związku z tym, że ta szkoła budzi takie kontrowersje? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Myślę, że
chyba nie budzi takich kontrowersji, szczerze mówiąc. Natomiast absolutnie nie. Miałam ogromny przywilej studiować i reprezentować tutaj Polskę wśród innych narodowości, w sektorze innych studentów pracujących na rzecz przywództwa potem w różnych państwach w sektorze publicznym. I mam ogromną nadzieję wykorzystać to doświadczenie i ten dyplom polityki publicznej z Blavatnik School of Government na Uniwersytecie Oksfordzkim, żeby służyć jak najlepiej państwu polskiemu. I mam nadzieję, że moje 12 miesięcy służby w deszczu rakiet na Ukrainie są najlepszym świadectwem, że z prorosyjskością nie mam nic wspólnego. Dziękuję ślicznie za odpowiedź i ostatni już głos. Przyznam się szczerze, że troszeczkę się śmieję, bo wiem, domyślam się, z czym może być związane to pytanie i Kuba, obym nie spalił. Proszę bardzo. Dobry wieczór wszystkim. Cześć Artur, cześć Krzysztof. Dobry wieczór Pani Aleksandro. Ja tutaj chciałem, korzystając z okazji, pozdrowić naszego byłego gościa, Pana Radosława Sikorskiego. Ja mam króciutkie pytanie do Pani. Czy zna Pani jakiś dowcip o czołgu? Tak, ale wie Pan, trochę się boję, że go spalę. Ale rzeczywiście to jest jedyny dowcip po ruskim czołgu, który niestety znam. Ale wie pan, humor w sytuacjach wojny, oczywiście tutaj to był taki tak zwany humor typu suchar, natomiast humor w sytuacjach wojny wielokrotnie był czymś, co w ogóle pozwala przetrwać. Co pozwala przetrwać sytuacje, które na pozór mogą naprawdę złamać ducha. Więc tak jak wydaje mi się, że może dla osób, które nie funkcjonowały w sferze aktywnego konfliktu zbrojnego, kwestie typu żarty, tak, na tematy wojenne mogą się wydawać trochę surrealistyczne, czy bezczeszczące, czy heretyczne, czy abstrakcyjne, no to jak się na przykład siedzi trzeci dzień w schronie i je się tą samą puszkę tuńczyka z tymi samymi ludźmi podczas syren i ataków rakietowych z rakiet balistycznych, hipersonicznych i dronów irańskich, to na pewno nawet głupie dowcipy czasem są na wagę złota. Dziękuję ślicznie za odpowiedź i tym samym wyczerpaliśmy już wszystkie pytania od słuchaczy. Ja serdecznie dziękuję. Poproszę teraz Krzysztofa, takie króciutkie podsumowanie. Krzysztof? Jestem. Dziękuję bardzo. Króciutko ma być. Dziękuję bardzo za spotkanie, bardzo interesująco się Pani słuchało. Miejmy nadzieję, że uda się Pani dostać do parlamentu i no, trzymam kciuki za to, żeby udało się rzeczywiście zmienić tę politykę, bo też tak jak ona obecnie wygląda, bardzo, bardzo mi się nie podoba. Także życzę powodzenia. Myślę, że wszyscy, którzy tu jesteśmy, również życzymy Pani powodzenia. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zobowiązuję się, że będę walczyć. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Ja również przyłączam się do tych podziękowań wszystkich od siebie, od całego Radia Rebeliant, od wszystkich naszych słuchaczy. Jedno tylko, co jeszcze chciałbym zapowiedzieć. W dniu jutrzejszym naszym i Państwa gościem będzie o godzinie 19.30, przepraszam, Mateusz Lachowski, korespondent wojenny z Ukrainy. Pani Aleksandro, jeżeli Pani będzie miała czas, chociaż kampania wyborcza to różnie bywa, zapraszamy. No, poniekąd też Pani bywała na Ukrainie z misją humanitarną, więc być może będzie Pani miała jakieś pytania do Pana Mateusza. A wszystkim życzę dobrej, spokojnej nocy i pamiętajcie, do 15 zostało 40 dni. Wygramy te wybory. Procentowo 46. Możecie mnie trzymać za słowo. Kłaniam się, pozdrawiam. Artur Machnik, Radio Rebelia. Dobrej nocy jeszcze raz.